Halo? Dzień dobry, proszę pani. Ja dzwonię prawie jako repetycji z języka polskiego. Pan Igor? Nie, to nie Igor, to mama Igora. A kto Aha, mówi? i Gabrysia, proszę pani, bo pani syn, no, bo my dzwonimy, bo na internecie jest ogłoszenie korepetycji, gdzie pan Igor daje korepetycję z języka polskiego. Aha, z języka polskiego to raczej chyba nie, bo on nie umie dobrze tego języka polskiego. Ja chcę się uczyć języka polskiego i z panem Igorem. Aha, no dobrze, a ile ty masz dziecinko lat? Ja mam, proszę pani, 5,5, a pani? Oj, ojejku, to jestem bardzo dużo starsza od ciebie. A poza tym ty dopiero się uczysz tego języka polskiego. Najpierw musisz ładnie mówić, bo jeszcze Tak? masz wadę wymowy. Nie, ja kozak jestem z polskiego. Jesteś kozak? O Tak. kurde. Dobrze, to może ja cię sprawdzę, co? No to śmiało, może pani próbować, nie ma pani szans. Dobrze. To odmień dziecinko 47 kociąt przez przypadki. I proszę pani zwariowała. No i co, kozaczku? Ja dam radę, proszę pani. Co mam Dasz? odmienić? 47 kociąt. O cholera, dobra. I tak A mam. dlaczego ty przeklinasz i ty znasz takie słowa? Ja dam radę. Cicho, cicho, niech pani nie przeszkadza mi. 47 kociąt, tak? Tak. Dobra. Mianownik, kto, co? 47 Tak. kociąt. No niestety Nie źle. Jest. żartowałam! Jeszcze raz! Mianownik i 47 kocięta. Nie, kochanie, druga utrata szansy. Zad... Jeszcze masz jedną. Dobra. To jest liczebnik zbiorowy. No, jaką mam czacę, cholera jasna. A dlaczego ty tak brzydko mówisz? Bo w przedszkolu tak nas nauczyli. Ojejku, to do jakiego brzydkiego przedszkola ty chodziłaś? Ja do Krasnoluda. O Boże, a gdzie ten krasnolud się znajduje? Leży pani blisko pani domu i niedługo po nią odwiedzę. Tylko, Ojej! że ja teraz już chodzę do szkoły. I już do szkoły chodzisz? Przecież ty masz 5,5 lat. To i to gdzie ty do szkoły chodzisz, dziecinko? I bo w szkole jest u nas przedszkole jeszcze. Już do szkoły pięciolatki chodzą, pani kochana. Już i ty sobie radzisz w tej szkole? Co? I radzisz sobie w tej szkole? Nie, jeszcze nie radzę, bo dzwonię do pani w sprawie korepetycji, pani kochana. Pani to taka gapa jest. Ale no dobrze, to kiedy możemy się umówić na taką repetycję? A pani mnie pouczy? No pewnie, że cię pouczę. Musimy odmienić poprawnie 47 kociąt. Ale ja umiem. Ja umiem. Jaja jak berety. A jak ty masz na imię, bo ja zapomniałam? Gablej habąg, że pani, tak, o, i od nowa, ja dam radę. Mianownik No. to co? 47 kociąt. A coś Gabrysia, uciekasz mi tutaj. Proszę ładnie, wyraźnie mi opowiedzieć. Czego nie ma? 47 kociąt. Oj, nie, Gabrysiu, koniecznie korepetycje ci są potrzebne. Panią chyba jeszcze trzyma po Sylwestrze. Naprawdę. Po Sylwestrze to nie, bo to już było dawno. No i To chyba po. pani przesadziła na Sylwestra widocznie. Chyba nie przesadziłam. Tak, przesadziła pani chyba jeszcze. Ja nie przesadziłam, kochane dziecko, ja nie piję w ogóle. Proszę pani, No. pani lubi mnie, Gablisiebąk? No pewnie, ja wszystkie dzieci małe lubię. Ja nawet bym się tak fajnie zajęła tymi dziećmi. Przytuliłaby mnie pani?
No, ja wiem, może kiedyś, teraz już nie. Ale ja, proszę No pani. ja jak berety, dziecko. A powiedz mi, co ty teraz robisz w domu? Ja, proszę pani, ja robię bardzo dziwną rzecz. Podsłuchuję tatę, bo poszedł do sąsiadki i ja na klatce stoję i ich podsłuchuję. A mama twoja jest w domu? Mama sobie znalazła jakiegoś fagasa i pojechała do Rosji. A kto to jest Fagas? I nowy chłop mojej mamy. Aha, i on się tobie nie podoba? Nie, dureń. A, dureń. A powiedz mi, a z tatą lepiej jest w domu? I No, nie tęsknisz za tak, mamą? nie tęsknię, bo mamy taką fajną sąsiadkę, ale tata ciągle do niej chodzi. I ja ich podsłuchuję, wariatów. Ale wiesz, że to brzydko podsłuchiwać? I tak, ale chyba nie, bo ta pani ciągle krzyczy w tym domu tam. No bo twój tata jest chyba niegrzeczny. Ona chyba też jest niegrzeczna i dlatego tak krzyczą. No widzisz, to chyba musisz z nimi porozmawiać, że nie wolno na siebie krzyczeć. Ale oni tak nie krzyczą na siebie. A gdzie? Na kogo? Ta pani tylko tak dziwnie. Może tą panią coś boli. Tak właśnie to brzmi, proszę pani. To może trzeba by było zadzwonić na pogotowie, dziecinko. Może ten tata jej robi krzywdę. Ale by były jaja, co? No byłaby jak perety. Ja. A ty się Ale. lepiej schowaj, dziecinko, do domu i już nie podsłuchuj, bo jak otworzy ktoś drzwi, to dostaniesz w głowę. Proszę pani, a ja mam teraz. Pani mi zadała pytanie, to teraz ja pani zadam. Zagadkę No taką. dobrze. Dobrze. Niech pani dokończy. Nie podsłuch? Chujcie! Nie. To ma być, proszę pani, w liczbie pojedynczej. Nie podsłuch? Ale chiwać. Nie. To ma być skierowane do osoby. To Nie podsłuch. musisz mi powiedzieć, że to musi być w trybie rozkazującym w drugiej osobie liczby pojedynczej. Tak ma być. Nie poczuł? Chuj! I pani mówi, że to ja brzydko mówię, ale pani jest wariatką. A ty, Gabrysia, jesteś nie lepszą Ja wariatką. jestem straszną wariatką. No, ja już cię bardzo lubię. A ty Ja. masz jakieś rodzeństwo? Nie, ale ja mam nową ciocię. Panią? Mnie masz? Ja jestem twoja ciocia? No, normalnie, na herbatkę będzie trzeba przyjechać. Dobrze, to kiedy się umawiamy na herbatkę? Czy może piwo? Bo jaka? Oj nie, no przecież ty jesteś za mała na piwo, dzieci nie piją alkoholu. A ja tam czasem wybiję pianę od ojca, ale wtedy mam bombę, proszę pani! I tata ci pozwala na to? Tylko piankę, ale mam bombę, proszę pani, I ja. co się wtedy dzieje, jak masz taką bombę? O Jezu, proszę pani, chodzę slalomem po domu. Slalomem chodzisz? To, Tak. a jaki wy duży macie ten dom, że ty tam slalomem chodzisz? A to gówno nie dom, proszę pani, 20 metrów kwadratowych taki dom. Jak otworzysz drzwi na klatkę, to masz 22, nie? Pani ma chyba większy balkon niż my dom. No być może, tylko że ja slalomem po balkonie nie chodzę. Bo pani, jak pije, to pani siedzi, a ja biegam. Oj, dziecinko, powiem ci, że czasami biegam też, no ale dobra. Tak Wracamy do jest, tego. chyba gdzie pani biega? Bo panią Do chyba. sklepu! Pani, naprawdę panią tak samo nosi jak mnie po No, alkoholu? mówię ci, do sklepu wtedy biegam. Ja lubię pić wojaki i po alkoholu mam tryb zabijaki. Gabrysia, przerażasz mnie. Ja się zastanawiam, czy ty na te korki możesz do mnie przychodzić, bo my się nie będziemy uczyć, tylko będziemy pić. Ale będzie zadyma. Ojciec przyjdzie, a my będziemy leżeć takie, że się. Jeszcze będzie musiał zapłacić za te twoje korki. Ale będzie. O nie.
Powiemy, żeby zapłacił w alkoholu na następną lekcję. Oj, Gabrysia, to coś czuję, że chyba byś się nic nie nauczyła przy mnie. Ja myślę, że ty potrzebujesz innego nauczyciela do korepetycji. Nie, bo pani to fajna babka. Mówisz? No. Dobrze ci się ze mną rozmawia? Po alkoholu się najwięcej zapamiętuje. A ty jesteś teraz po alkoholu, czy nie? Jadłam trochę, ale tak mało, cicho. Ale co zjadłaś? Jadłam, ale po cichu. Oj, Gabryśka, przerażasz mnie. Ty już powinnaś być umyta, Nie, zęby umyte, paciorek i w łóżku. bo ojciec pił wino z tą sąsiadką i ja wypiłam końcówkę, ale mam bombę. A zostało im jeszcze trochę tego wina? Podaj adres. Nie, ja z kieliszka dopiłam końcówkę, bo dla tej sąsiadki chyba nie smakowało i ona tylko mordę moczyła tym. To powiedz ojcu, żeby kuźwa kupował lepsze wina, a nie jakieś tam na bazarku, czy wiesz, pierwsze lepsze z dolnej Nie, półki. on kupił z wyższej póły. Tylko Z ta wyższej półki. pani, ta sąsiadka taka dziwna. Aha. I czyli mówisz, że nie nadawałaby się na twoją mamę? Nie wiem, w sumie fajna baba, no. Kabrysia, a ty potrzebujesz mamy czy korepetytorki? I to, a pani ma faceta? No ja mam męża, wiesz, i dziecko mam. No, to już byś miała, takiego starszego brata, jakbyś tutaj. Bo ta sąsiadka, proszę pani, to taki kawał baby. Ona jak śpi, to ojciec musi jej dwie kołdry dawać, taka duża A to ma. ona już śpi z twoim ojcem? Nie, raz była u nas na noc, ale ojciec musiał jej dać dwie kołdry, taka wielka. Taka wielka. Kawał baby. O matko, no widzisz, kawał baby. I co? I wtedy jak jej dał te dwie kołdry, to ona była przykryta cała? Tak. A ty wtedy... Ale jak rano udawałam, że śpię, to chodziła na golasza po domu, wariatka. Te kawał baby chodziło po tych 20 metrach? To, ale o się trzęsło podłoga. A gdzie ty wtedy spałaś? Gdzie ty masz swój kącik? Proszę pani, dechy trzeszczały. Co? Dechy w domu trzeszczały, jak chodziłam. A, dechy trzeszczały. Ale ja się pytam, czy ty masz swój kącik w domu? Ja mam w domu taki pokoik zrobiony z szafy. Aha, o Jezu, ale to jest bardzo niedobrze, że ty w szafie mieszkasz. Nie w szafie, za szafą, pani Ja kochana. chyba, ja muszę chyba zgłosić tę sytuację do opieki społecznej, wiesz? Bo ty pijesz alkohol, mieszkasz za szafą. A niech pani zgłasza, może tam wariaty dadzą trochę kaszory. Nie, Gabrysia, To będzie więcej na alkohol, proszę pani. ja myślę, że to szybciej cię zabiorą do domu dziecka, wiesz, niż dadzą ci wam kasę. A 500 plus tata nie dostaje? Proszę pani, nie ma takiego kozaka, który by mnie wyniósł z domu. No nie ma. Ty, Gabryśka, bąk jesteś na pewno? Tak, ja jestem kawał baby. Nie ma takiego kozaka, który mnie wyciągnie z domu, proszę pani. I nie powie mi pani, że nawet jak policja przyjdzie, ja nie otworzę nawet, proszę pani, No drzwi. bo nie wolno otwierać nieznajomym, ty chyba o tym wiesz. Tak, nawet jak policja dzwoni, to nie otwieramy. Nie wolno otwierać, bo oni mogą być przebrani na przykład. Tak, łachudry. Dobrze, Gabrysia. Ja już muszę kończyć, kochana, bo już jest późno i ty też już musisz iść spać, bo to już jest pora nie dla dzieci. I w razie korepetycji to jeszcze się umówimy w innym terminie, dobrze? Dobrze, proszę pani, a pani, a wie pani, jeszcze powiem pani newsa takiego. No mów. Bo ta sąsiadka, prawda? No. Ona, proszę pani, chyba jesteś jakaś dziwna. Wie pani czemu? Siema Metuza. Siema, wariacie! Weźmie, Elo. to mogę chodzić na korepetycję do ciebie? No pewnie, że może przyjeżdżaj raz. Pozdrów mamę, No. wariacie. Fajnie wyszło, podziękuj.
Dobra, podziękuję. No, Trzymaj się. trzymaj się, piona. Piona, siema. Siema, siema. Są do nas. Spoko gościu, co? I mamę też ma bardzo fajną, pozytywną. Kurczę, szukamy dalej numerów. Zostawcie suba, wariaty, 300k dobijamy. Brakuje jeszcze 2400 subów i będzie 300 tysięcy subskrypcji na moim kanale.